Za każdym razem, kiedy wracam na wzgórze Edwarda, czuję miłość. Zwykłą, prawdziwą i bezinteresowną miłość. Tak bardzo zapomnianą w dzisiejszym świecie. Wracam do miejsca, gdzie czas jakby nie istniał. Bez tej całej gonitwy za niczym. Bez wyścigu. Wracam do miejsca, gdzie czuję wdzięczność i szczerość. To tak jakby spotkać znowu swojego ukochanego dziadka. To jakby powrót do domu po długiej podróży. Te słowa wypływają prosto z serca. Piszę je nocując w domku, który Edward zrobił z odpadów po cywilizacji. Choć nie ma tutaj luksusu, jest jak w najlepszym hotelu. Tym razem na znanym wam dobrze powojennym gruzowisku postanowiłem spędzić 7 dni, aby jeszcze bliżej poznać świat niezwykłego pustelnika. Bez prądu, ciepłej wody, poza cywilizacją. Ten film jest relacją z mojego pobytu. Jeśli nie znasz jeszcze Edwarda, koniecznie sprawdź pozostałe reportaże. Linki znajdziesz w pierwszym komentarzu pod filmem. To jest drzewo, które rozumiesz, suche na podpałkę, widzisz? Popatrz, to muszę przynieść całe, o! Takie pnącze jest, co rośnie, pada kto szynie. No, nie potrzebuję żadnego sznurka, zakładam, o! I widzisz, jakie mam wiązadło? O, popatrz, widzisz? Widzisz, jaki mam sznurek do wiązania? Popatrz, widziałeś? Patrz, o! Jak to się fajnie składa. Żywe. O, i teraz rozumiesz, jeszcze będzie następnym razem, się nie zniszczy i mam normalnie linkę do wiązania. O. Przedem miałem czapkę, jeszcze nie było na tym czole widać to. Daj spokój, rozwali nimi czoło. Straszny. A ta koszula, gdzie ja miałem taką koszulę? Uuu, to było ile lat temu? 2? No, będzie. To już nie ma, bo ja się patrzę na tą czapkę, że o, tam napis jest, a ja takiej czapki nie mam z takimi tymi. Co to było tu, kwiatki jakieś na tym? Zawsze mówię, pamiętajcie, mnie możecie nienawidzieć. Może się śmiać, może się opluwać. Tak jak kamieniami rzucali różnym, wiesz, straszą, że my się zabijemy, my się spalimy, to no dobra, mówię. Mówię, ale pamiętaj, za to, co zrobisz, nie, Pan mówi, miłuj bliźniego jak siebie samego. Odpowiedz za to, no bo Pan ci powie, a coś robił mnie, ja wam mówię dobrze, ja wam nie mówię źle, ale jak się ze mnie śmiejecie, idźcie, prędzej czy później nadejdzie i będzie Panu odpowiadać, wtedy się dowiecie. Ze mnie możesz się śmiać, ale z Pana Boga nie ma śmiechu. Bo jak człowiek właśnie, a więc traci rozum i słucha złego ducha, to niczym nie jest warty. Nic. To lepiej ze zwierzęciem. Choćby jakie złe było, jak podejdę do niego delikatnie, to on właśnie też nie walczy na mnie. A człowiek jest właśnie, ma rozum, a jest gorszy niż to zwierzę. Świat się przekręcił o 180 stopni i koniec. Zresztą ja mówię, kiedyś kto mógł pomyśleć, żeby się właśnie taka mała dziewczynka czy chłopczyk rzucał i chciał sobie odebrać życie? Kto by pomyślał? Każdy jak przychodził, to do radości życia, cieszył się. Nie było gonitwy nic, a teraz? Bracia i siostry, na całym świecie, jeśli to słyszycie, zastanówcie się, na co linię życia, po co tu jesteś? A przecież trzeba wiedzieć, że największym skarbem, jakie dostał każdy z nas, to jest życie. Drugi człowiek to jest przyjaciel, trzeba go szanować. A nie patrzy się, aha, on lepiej wygląda albo ma lepszy samochód, ja muszę jeszcze się postawić być lepszy. Miłości brakuje, miłości jeszcze raz. Na każdym kroku to widać. U syna i córkę, od mała, bo jeśli od mała ją nie nauczysz, to jak starsza podrośnie, już nie da rady zmienić. Bo czym natka od mała nasiąknie, to na starość już nie wyprosi. Tak samo weź drzewko małe, jak ja posuję, widzisz, podpieram, żeby wybujał i szedł prosty.
bo jak on po 2-3 lata będzie tak rósł, to już go nie naproszę, bo będzie coraz grubszy i koniec. Musiałbym go złamać. Wiesz co, Michał, ja jak patrzę się na ten świat, to mnie już się, po prostu niczym się nie cieszę. Ja się cieszę tym ogrodem. Cicho, pod drzewa właśnie, ptaszki śpiewają, wszystko właśnie. Widzisz? I nic, tylko Pan widzi. Rozumiesz? A tam nic. O, spokój, cisza. Daleko od świata. Dlatego to jest właśnie. I dlatego dziękuję swemu Panu Mistrzyniowi za wszystko i za wolność, którą dał mi Pan. Jesteś całkowicie wolny, rozumiesz? I to jest właśnie radość. I widzisz, tak każdy dzień. Jak rano, dziękuję za to, że się obudził, że mnie Pan postawił na nogi. A wkładę się, Panie, aby była dobra, spokojny odpoczynek i noc. Widzisz? Jak wszystko muszę popodpierać. Popatrz się, o, każde. Widzisz? Tak muszę powiązać, zasztukować kij do kija i żeby trzymało. I tu robię i popatrz, jak odkosiłem. Odkosiłem, ale jakby była deszcz dałby Pan, to by było tu pięknie, by zarosła łąka. A teraz już te trawy padają, wszystko, o, jeden, drugi, trzeci, czwarty, piąty, dziesiąty. Różne drzewka, owocowe, w środku, tu, tamto, wanto. I popatrz, widzisz, jak tu rośnie, o. Popatrz, lipa jaka piękna, widzisz, jak lipa rośnie, o. Będzie kiedyś miała kwiat, to będzie herbata lipowa. Tu mam brzuski, młode wyrastają, to ich ochroniam, powiązałem, żeby pięknie rosło, bo popatrz, widzisz, o. Widzisz? Jak se chcę poczesać brodę, to se czesam brodę. Kartofle posadzę i będzie pięknie, no. O, widzisz, jaki piękny jest? O, jak kwitnie? Patrzcie. Bez przerwy sobie chodzę, dzień i noc. I idę sobie i się śmieję. I nikomu nie przeszkadzam. Mam siatki, już przyniosłem. I chcę sobie to zrobić, omurować, postawić, żeby dym szedł na bok, nie? A na tym, żeby sobie gotować tam na górze, jak zrobię. No i mam siatki specjalne, żeby na wsuwanie, żeby na to można było śliwki i jabłka suszyć. Boję się na kręgosłup, na to mówię, że nie dam rady. A później naraz słyszę, chodź, idziemy po rurę. Wiesz co? Biorę rurę, podnoszę i sam się dziwię, jak to jest możliwe. Jak ja tu od zakładu przynosiłem, rozumiesz, takie łamane te betony, widzisz? A tam na mur, ile się nanosiłem? Stamtąd do dołu, wszystkie są tu na murze. Całkiem inny Edziu niż wtedy, co przyjechałem. Myślisz, że mnie teraz nie boli? Mnie boli. Ja 50 lat, rozumiesz, czuję ból. Boli, ja to na to nie zważam uwagi. Kiedy chcę, to sobie odpocznę. Gdzie chcę, idę dookoła, przejdę, po której ścieżce nikt nie chodzi. Rozumiesz, spokój, cisza, zapach, wiesz, akacje kwitną, wzej, wszystko. Taki zapach jest miły. Nie boję się, że mi gaz wybuchnie, że mi właśnie, ale tam kabel się spali, prąd właśnie, żarówka zgaśnie, nie. Ja mam żarówkę, o, serce gorące, gdzie świeci nad naszymi głowami. Słyszysz mnie? Może ty jesteś albo ona. Wystawiaj te rogi do przodu. Hej. Niektórzy to zaraz wystawia i idzie, ty. No, teraz podeprze się, o. Wychodź. No wychodź. Patrz, jaki jest. On jest niewychowany. Czujniki wystawiaj. No już, o, jeden rożek. Drugi, o, bystry jesteś. Patrz. Już, o, no nie bój się. Teraz musisz iść do góry. Ratunku nie ma, bo się puszczam. O, niech się przyczepi. No, nareszcie. O, popatrz jaki piękny. No, i teraz Francuz, widzisz, co ci grozi? Tu idź, do przodu. No, targaj. Muszę za ciężka? Popatrz. No, widzisz, jak idzie? O, i ciągnie ją do góry. No. Teraz to tyle lat nie jeżdżę w pociągu ani w tramwajach, ale w 90 roku, jak jeździłem to na Siechnicę z Wrocławia, siedziałem w tramwaju, przyszła właśnie taka pani, no, może wiesz to, o 20 lat młodsza ode mnie. Wszyscy siedzą. Młodzi siedzą, wszystko do okna patrzy, jak tramwaj jedzie.
A ona stoi z nogę na nogę, a widzę, że coś właśnie jest w stanie błogosławione. Wstałem i mówię, proszę usiąść. A w tramwaju masz te rury, no to ja się chwycę i stoję, nie? Ja mówię, proszę usiąść. A ona się popatrzyła na mnie, mówi, niech pan siedzi, bo mówi, ja jestem młodsza. Proszę usiąść, ale pan nie jest sama, bo jest dwóch. Tak popatrzyła na mnie, wiesz, i siadła. Rozumiesz? A wszyscy inni później, wiesz, patrzyli do okna, patrzą się, jak to możliwe, młodszy ode mnie i właśnie nie ustąpią, a on wstał i ustąpił. No. Tu była taka starsza pani, mówi, panie Edwardzie, zapomnij, żeby dzisiaj ktoś młodszy ustąpił miejsce. Nie, tego nie ma. Taka jest prawda. Teraz już każdy leci tylko za sobą. Patrzy o sobie i myśli, a dzisiaj, a co jutro będzie i tak dalej. Gdzieś na kamieniu usiadłem albo na skalę i patrzyłem daleko na horyzonty. Podziwiałem dzieło Pana Boga. Śpiew ptaków, rozumiesz, szum drzew, a każde drzewo ma inny system wydawania dźwięku. I w to trzeba się wkupić. I dopiero tak się zastanowić w ciszy, zastanowić, ja tak siedziałem nad wodospadem i to, i zasłuchuję się, jak piękne melodie można z tego ułożyć. No i proszę bardzo, w tym dniu zrobię to, w tym dniu, kiedy chcę, mogę siadnąć, kiedy chcę, mogę z Panem porozmawiać, kiedy chcę, mogę posłuchać ptaszków, właśnie, a więc jak śpiewają, wiatr jak ładnie, a więc wygrywa. No i właśnie i dzień martwi się za siebie. Mam wolność prawdziwą. No. Nigdzie nie muszę się śpieszyć. A siadę, jak się patrzę, jak wszyscy zagonieni. Za żadne pieniądze nie kupisz życia. Bo co z tego, że masz gruby portfel, kupisz dane rzeczy, po te rzeczy, a więc za chwilę ci się już nie podobają. Albo ci się znudzi. Rozumiesz, mówi, to już jest bez sensu. Wydałem tyle pieniędzy, ale mi to nie daje radości. No powiedz mi, jesteś szczęśliwy w tym świecie? Myślę, że nie. Bo tu w świecie się nie ma czym cieszyć. Mówię ci sporadycznie. To jest teraz tak, jak przyjeżdżają jak od ciebie, teraz jak film oglądają, nie? No to właśnie, a więc przyjeżdżają, dopytują się, jak znajdą, przychodzą, dziękują właśnie za krótki czas pobycia, bo mówię, jest miła rozmowa i rozumiesz, jest sensowna i czują się tak, jak naprawdę właśnie, a więc w dobrym, wolnym miejscu. Ze szkoły się przychodziło, to tylko w szkole było właśnie żarówki. Do szkoły, do głównej i poczta, to tam właśnie światło szło. Dwa druty i było dociągnięte. Rozumiesz, z miasteczka. A tak to nikt, wioska na wsi, jak się ciemno zrobiło, to tak jakby nie było wioski. Ciemno, tylko odgłos psów, jak szczekały. I były albo kaganki, albo lampy naftowe, albo łuczywo. No i tak im świecili. Świecili tylko tyle, żeby rozumieć, jak się ciemno zrobiło, żeby się położyć i rozumieć sobie, poszykować posłanie. Rozumiesz? No i rozumiesz, jak tam siedzieli, przyszli jeden do drugiego, to siedzieli właśnie przy piecu, otworzone wieże, się palił ogień i właśnie gadali po cichu. Zmieniło się wszystko, zmieniła się przyroda, nie ma takich drzew, jak ja pamiętam. Kwiaty, jakie były dywany, łorany siedy. A gdzie dzisiaj mi pokaż kaszyńce? Te żółte, piękne kwiaty kaszyńce. Każde potoki, koło potoku i na rozlewiskach. Sam kaszyniec, żółciusieńko, co za piękne. Babia Góra, o to widzisz, o bielsko-biała jest. Szyndzielnia. Jedna góra naprzeciw, druga z drugiej strony Babia Góra. Kościół Klemensa, papieża? Nowe ponarabiali, to ja nawet nie wiem. Wadowice, Stryszawa, teraz właśnie, a więc Wisła, gdzie Małysz, to zaś z drugiej strony góry. To są wszystko góry, no wszystko. Kto tam widział jakąś modę? Widzisz, ja jak chodziłem, były takie drewniaki. Takie drewniakie buty, bo do szkoły to jeszcze się chodziło za mnie, ja jeszcze, wcześniej to już całkiem,
ale za mnie, ja chodziłem przez lato na bosaka, dziewczyny też. I przychodziły właśnie 3-4 kilometry z gór do szkoły miała i ona szła na bosaka. Miała tak właśnie stopy przyzwyczajone. No, ale po co na bosaka? Po to, że jak miała buty, jak kupili buty, to ona musiała to szanować. Bo jeżeli ty na niedzielę, jak się przyszła, szli do kościoła czy coś, żeby w butkach, nie? Bo nie pójdziemy na bosaka, no. Ale jak go zniszczy, to już nikt nie będzie stać na następne buty. No. Się szanowało. Tak samo ciucha. Jak w domu było dużo dziewczynek, to z tej większej później następna, jak się urodziła, to przeszywali spódniczki, rozumiesz, sukienki i tak się zdzierało, bo materia jeszcze była dobra. Ty masz jakiś kontakt ze swoim bratem? Masz świadomość taką, czy on żyje, czy nie żyje? Nie. Jak ja byłem ostatnio w 1989 roku na odejście, a więc Władysława ojca, przywitałem się z bratem sześć rękę, no i tam przyświeciłem i tam właśnie gadałem sobie po cichu, co wiesz. Teraz już nie możesz nic, ale wiesz, prosiłem Pana, żeby zadane czyny i tak dalej, żeby mu Pan przebaczył w danej chwili. Nie masz takich dobrych wspomnień, jeśli chodzi o tatę? Zawsze było źle, no ale to nie chodzi o to. Po prostu ja nie mam żalu ani do jednego, ani do drugiego. Bracia moi, to oni, dla nich ja byłem obcy. Nas było właśnie, a więc czterech braci i siostra jedna chyba, pięcioro. A ja byłem pierwszy, najstarszy, no to stale było źle i tylko ty radzi robić, także w ogóle tam ja... Ty bardzo ciężko pracowałeś jako już pięciolatek, jak pamiętam, nie? Tak, Adam podał rękę tylko i to, i widzisz, ja na drugi dzień zaraz pojechałem, tyle co świeczkę i tyle powiedziałem, co powiedziałem mamie. Jak właśnie, a więc werandę, widzę dzisiaj w werandzie otwarte drzwi, jak ona stoi, a ja przeszłem na drogę drogą, bo przez rzekę, przez mostek i na drogę wyszłem i zakręt. I widzę ją, jak stoi w drzwiach, patrzy się, a ja rękę podniosłem, tak pomachałem, ona podniosła i to jest ostatnie nasze pożegnanie. Jak szłem w nocy, było tak fajnie, a tak się parno zrobiło, to miała być burza. Patrzę się, jasno rozumiesz wszystko. Ostatnio mówili, że we Wrocławiu ma być 30 litrów na metr kwadratowy, a spadło, wiesz co, 3 krople. Potrawka, parę kropelków i sucho dalej. No. A to jest przecież wysypisko powojenne. Piasek zmieszany z cementem, z wapnem, ze wszystkim. Z prochem wojennym i tak dalej, i tak dalej. To nie jest tak łatwo. No i jak ja podlewam, no to wiesz co, ja 200 litrów podlałem i nie ma śladu. A teraz ja muszę iść na dół, do rzeki, jaki kawałek. No. No i jak ja przyniosę 10 litrów, 12, to co parę sadzonek i już nie mam tego. I zaj z powrotem. Żebym tak mógł, chociaż 200 lat poszedł. 200 lat. Te drzewka, co sadzę, jakby one porosły, to bym widział za 200 lat, jaki jest, o ile podrósł wyżej ode mnie i bym się cieszył takim prawym drzewem, no. Ale ja wcale nie myślę, co będzie jutrzejszy dzień. Ogania się z komarów, a komary do mnie nie przylatują. Wszystkie są tutaj, tak, to prawda. Dzięka. O. A jest liściuszka, woda, a teraz byś wziął palcami, pomasał jakaś ciepła. Ty, jak w wannie, woda ciepła. Żeby mi się nie rozwalało, to muszę papieżka założyć. O. O, i tak podniesiemy. Widzisz, jak pięknie? Ha!
No. Ja w górach wychowany to wie, co? Tam wszystkiego pełno. Aha, żuna leśnego, jagody czarne, czerwone, brusznice, maliny, wszystko, cała masa. Wiesz, kto chce, dba, to ma pełno śliżarnię, rozumiesz? I kompoty, i soki, i takie, rozumiesz? Wszystko. No, i drzemy robi z szklanych jagód, z czerwonych, różne, różne. Ze wszystkiego można robić. No. No i chleba można sobie napiec sam. Właśnie zaciel zrobię, zaciel z roku na rok jest tak coraz lepsze. No i wtedy robię sobie chleb, bułki, rogaliki, jakie chcę. Uformuję i co. Ja nie potrzebuję, ja nie potrzebuję żadnych wykwintych rzeczy po co. Kopanie teraz się już nie śpieszę, bo nie muszę. Bo ja już mam tyle nakopane, tu mam jeszcze tam to, co mam, no to tam jest jeszcze tak na oko. No to jeszcze może właśnie, a więc 300-400 ton. Teraz te kamienie tu ze środka, wszystkie co są. No ja widziałem te bloki, które ty tutaj targasz, także... O, rany się! Ze 300 kilo, 400? Pamiętaj, tu tego co mam, tą rabackę tą, taki ten. No to on co najmniej właśnie koło 300 może. Ale akurat przyszedł do mnie Krzysiek. Od tamtego czasu jeszcze Krzyśka nie widziałem. Tak go wymęczyłeś? Nie. On mówi, wiesz co, może masz co, żeby ci pomóc? Mam. Mówi, potrzebuję od zakładu właśnie taki, a więc kwietnik, bo go wywieźli, Fadroma. I mówi, jest betonowy, rozumiesz, spód i wszystko, aby mi się tak przydał tu właśnie. Co tam? Chodź, pomogę ci. Dobra. Ja nic nie mówię. Podeszliśmy. Gdzie to jest? Stękał, rozumiesz, że ledwie żył. Rany siebie, to jak ty, tyle kamieni, tyle wszystkiego i ty jeszcze dasz radę, tak właśnie? No, i ja przyszłem, chodzę normalnie, a on już się nie mógł ruszać. Ty. Ja wołam, Krzysiu, chodź. A on mówi, kurczę, nie mogę właśnie powietrza złapać. No, dobra. Teraz jeszcze trzymam drzewo po Hitlerze. Jak wojna była z dalego Breslau. Okno, patrz jak się paliło w bloku, format z okna, tam w ziemi wszystko jest w tym papie. O, patrzcie, okna, widzisz jak pługi, szyby jeszcze nigdy, nie skończone. Ja, no jak wojna, miasta się palą, wszystko się pali. No. Nie ma żartów. Do szajniczka. Uważaj, bo to jest bardzo gorące. Tak się ładnie, pięknie pali. No i spacerek tą samą drogą, którą wtargiwałem. Wszystkie swoje walizki, nawet nie macie pojęcia, co tu trzeba zrobić, żeby z tym całym sprzętem wjechać do góry. Teraz jadę do sklepu kupić Edziowi pilnik, który potrzebuje, jakieś tam mleko. Jest i moja stara, wysłużona Skoda, która chyba przejechała ze mną 1000 razy Polskę wszerz i wzdłuż. No elegancki. Elegancki, bo to jest akurat taki dobry. Bo są jeszcze grubsze. Są jeszcze takie i takie. A to mi taki. Tylko taki był. No to taki jest elegancki, sam na. Super.
Wiesz, co to jest? Jak to się nazywa? Rajstopka. No. Rozumiesz to? Jesteś Michał Zerka, czy co? A jak jesteś Michał Zerka, to na więcej nie gadaj, bo Michały tylko zerkają. Michał Zerka do lusterka. No tak, i bez wielby zerka. Później patrzy, czy dobre, czy źle. Lubisz arbuzy? Da. Arbuz. Chodź tu, bo ja muszę cię przycisnąć. Rebuś. O, patrz, nowy pin. O. A nie będę się męczył. O. Widzisz, jak pięknie idzie? O. Teraz dopiero zęby naprostuję piłkę. O. Że nie będę się mordował. O. To jest pinnik, no. Wiesz, co, 100 lat tą będę piłką żnął. Popatrz, jak leciutko, delikatnie, nie muszę wysiłku żadnego i już prostuję ząbki jak trzeba. Wiesz, jak będzie pięknie szło? O. Ha! Popatrz, jak mam zrobione to, piłeczkę. Dziesięć, 20, 30. Popatrz, o. Ale jak idzie piwo. Teraz jak leciutko. O. Widzisz? Ha, ha. Popatrz. O. Już mi nie ciągnie rękę, tylko prosto. Galanto. Popatrz. Leciutko. A ja idę do Edzia z jeszcze kolejnymi gadżetami. Mam drzewko, mam zawiasy, które mu się ostatnio rozpadły, baterie. Zaraz będę u góry, w końcu. O! Ha, ha, śliczna! Wiesz, jak one rosną, grube takie? Na wieczór pojadę ziemi przywozić. Muszę dziurę wykopać. Umiesz to przeczytać? Pokaż. Abies lasiocarpa argentea. No, popatrzcie jaki. Ale ty, patrz jaki gęsty, ile on ma na... Pniak gruby, rozumiesz, jaki pniak ma gruby. Jak go wsadziłem do wody, to puchnie. Żeby ona się przyjęła, no. Bo to jest, wiesz to, ładne drzewko, a jakie pędzle wypuszcza, popatrz. jakie super, ty, o. Pędzelki, a tu na dole jeszcze się nie obudziła, ale mięciutka. Ale ma tego urany ziemi, do samego dołu, popatrz. Raz, dwa i trzy. No i dobra, i zobaczymy. Zobaczymy efekt. Uwaga! O, o. O, takie, o, takie chrzuby chodzi. Tu nie ma, to są same tylko gwoździe. Czekaj. To jest ta jedna jeszcze. Ale pada siedzi twardo. No. Teraz już nie opadają drzwi. O, parę widzą lekko.
a teraz będzie pięknie tutaj. Haha, jaka zieloniska. Popatrz. O, zaraz się przywiozę. Fajne jeszcze ziemi. I trawki będą obrastały. Tu koło siebie. Popatrz. Ja tu tam pięknie wyrównam jeszcze. Ho, ho, ho. Wilgotno, fajnie. Bosuszki to są takie paski, mają na nosach piękne. Są tu, para jest tu. Teraz mają małe, bo przychodzą tu do mnie na spód. Ostatnio jak szłem to na chodniku, patrzę się, co tak chrupie. Mówię, podchodzę bliżej, a one, wiesz, ten samiec i ta ona. Takie, o, takie, wiesz, jak niedźwiedź grubasy. No i trzy małe bosuszki, takie piękne, wiesz, śliczne. Ale co? Ja tak właśnie, ale bliżej i poruszałem się. Ty, jak podniosłem głowę do góry, to nigdy nie widziałem, że on ma taką szybkość. Wiesz co, jak się zerwałem, momentalnie w trawach już ich nie widzę. I te małe też. Momentalnie, taka szybkość, widzisz? Ale są piękne. Dziki też chodzą koło mnie. Jakbyś poszedł, taki dzik, o, taki jest wysoki. No, a jak przychodzi, ja zawsze mówię, chodź no, pogłaskam się. A on stoi na 3 metry i tak kopytkiem, wiesz, po ziemi. Ora, pokazuje, że jest znerwiony, nie? Ja mówię, ja się ciebie nie boję, chodź. Jak ja robię krok, to on dwa do tyłu. To jest taki piesek, wiesz co? Ona wszystko rozumie, ona wszystko wie, co ja robię, ona wszystko chodzi, wącha wszędzie. Popatrz, o, jak się patrzy na mnie? Jaki fajny? Powaga, powaga. Śmieje się. O, teraz się śmieje. O, o, o. No. Widzisz, jaka dobra? Zamknąłem oczy, bo tak ciepło i się opalam. A naraz czuję, że mnie coś dotknęło. Nie, ale nie ruszam się. Nie. I tak właśnie lekko głowę i patrzę się okiem, otwarłem. A tu na mój brzuch, rozumiesz, wychodzi wąż. Wychodzi i tak właśnie patrzę się, podniósł głowę i się patrzy i dalej. Myślę, co to jest, ale to był za skroniec. Tak, pomału, z drugiej strony, na trawkę i dalej idzie. Ja mówię, no kurczę, kiedy się skończy? A on był, rozumiesz, taka gruba i idzie, idzie. Była gdzieś koło 1,20 m. Zanim przeszła i poszła. No, ale jak szedł, to tak, takie uczucie było, wiesz, zimno. Jakie plany na dzisiaj? Żeby się cieszyć, radować i później rozpalę herbatkę albo kawkę sobie wypiję i pięknie. No i gonię. Pogadam z tobą, jak będziesz miał jeszcze ochotę, a reszta nie interesuje mnie. A jak spałeś? Bardzo dobrze. No bo tu jest cisza. Człowiek ucieknął od świata. Nie ma świata. Ale wiesz, nie dość, że ja nie potrafię gdzieś tam po prostu tak sobie zasnąć, to tu jestem jeszcze, wiesz, co by nie mówić, w lesie, tak, wiesz, a spałem po prostu jak zabity. A tu nic nie myślisz. Jak zabity spałem. Nic nie myślisz, bo daleko od świata. No i koniec. No. Ja tak samo idę, kładę się, godzinę, półtorej, ja jestem wyspany, mam energię i wszystko, nie?
mam energię, mogę tańczyć, mogę śpiewać, mogę sobie biegać i tyle. A jak będę miał 200 czy tak samo będę skakał. Jo. A później się zastanawiam, jak da pan, jak jeszcze nie znajdzie koniec, to muszę tam zrobić właśnie jeszcze pokoik z piecem, z kominkiem takim do palenia. Bo jest piec kuchenny do gotowania mały, ale zrobię kominek. W pokoju tak z boku, jakby będą leżeć, to ktoś przyjedzie, to sobie możesz przenocować. No i zrobię na belkach i półki, wiesz? Żeby jak ktoś położyć coś, żeby było miejsce. Czyli powiększysz trochę. No. A później, a weselka będzie tak jak weselka, bo ona musi być wyżej postawiona, mocniej. Ona się rozkłada. Gdybym się, Jasieńku, w osie zobaczyła, to bym do studzienki za tobą skoczyła. Nie skoczę ja do ciebie, studzienko głęboka. Za daleko do dna i zimna twa woda. Pocałuję lisek szeroki dębowy. Razem z pozdrowieniem rzucę go do wody. Pięknie, nie mam jak bić brawo, bo ręce zajęte. A gdzie to puścisz? Komu?